Witamy do obie drużyny. Wisła Opatowiec okazała się lepszą drużyną. Jak oceniasz waszą postawę? Myślę, że pierwsza połowa, dopóki mieliśmy siły, dominowaliśmy w tym meczu, dobrze rozgrywaliśmy piłkę. Niestety z różnych przyczyn brakowało dwóch zawodników, którzy wypadli w ostatniej chwili. Myślę, że gdybyśmy mieli tych więcej zmian, bo mieliśmy ich zaledwie trzy i troszeczkę więcej sił, ten wynik i los meczu mógł się przechylić na naszą stronę. Na pewno jesteśmy zawiedzeni, bo rywal wyglądał solidnie, ale na pewno to była drużyna do ogrania. My musimy szukać punktów na własnym parkiecie i naprawdę mocno za to się wziąć i zacząć wygrywać, bo nasza sytuacja w tabeli robi się ciężka. Ale gratulacje dla drużyny przeciwnej. Fajna atmosfera, fajna hala. Duże ich zaangażowanie, więc gratuluję jako Beniaminka kolejnych punktów i życzę dużo zdrowia i do zobaczenia u siebie. Grzegorz, ważna wygrana na własnym parkiecie. Twoje dwie bramki, jak oceniasz grę drużyny? Jak oceniam? Bardzo dobrze. Wynik jest dla nas super. W pierwszą połowę mieliśmy zagrać troszkę cofnięci, sprawdzić co rywal potrafi. Więc było to bardziej takie zapasy, sprawdzanie się sił. Wygrywaliśmy 1-0, straciliśmy głupią bramkę przez przypadek na 1-1. Taki był koniec pierwszej połowy. Szkoda, bo dużo akcji też było. Dobrze bramkarz mi bronił, nasz oczywiście też. Ale mówię, drugą połowę zagraliśmy całkiem inaczej. Wiedzieliśmy też, że przeciwnik przyjechał i jest mniej. Więc wyszliśmy na całe boisko, atakowaliśmy presem. Faktycznie możliwe, że im brakło troszkę siły, co wykorzystaliśmy na pewno. I wiedzieliśmy, że jak strzelimy na 2-3,
przeciwnik się otworzy i będzie nam łatwiej grać. Tak też się stało i przez to też udało się wygrać więcej niż 2 bramkami.